Witam Was na mojej pierwszej właściwie recenzji na tym kanale. Będziemy tym razem recenzować fajkę. Właściwie powinienem powiedzieć pierwszej recenzji fajki. Tak więc bardzo jestem szczęśliwy, że będę mógł dla Was przetestować tą fajkę. Jak widzicie, jest to Shisha King. Może tutaj zrobię Wam zbliżenie na to. O, proszę. Fajka Shisha King. Mamy tutaj jakieś niemieckie napisy. Und was rauchst du? Kiedyś się uczyłem niemieckiego, ale nie mam zielonego pojęcia, co to znaczy. Bierzemy się. Co jest w środku, zobaczymy. Tak, pierwszy mamy wąż. Oczywiście standardowy wąż, taki jaki zwykle jest. Szczypce, które mnie bardzo zadziwiły, ponieważ mają taki śmieszny wzór, taki, takie są szpiczaste tutaj. Fajne. Swoją drogą bardzo dobrze trzymają węgle, ale o tym powiem potem. I tutaj pokażę Wam wszystko, jak fajka przyszła. Już raz z niej paliłem, żeby mieć lepszy wgląd na sytuację. Jest to fajka właśnie Shisha King i ona nazywa się SKS 440 Blue Ocean Breeze. Tak więc. Mamy to Wam z chęcią pokażę, tylko nie wiem, czy się wyostrzy tak, jak powinno się wyostrzyć. Coś się chyba nie wyostrzy, tak mi się zdaje. O, mamy tutaj napis Shisha King. Ej, złapało ostrość i przestało ostrzyć, no cholera. No nieważne, w każdym razie tutaj mamy logo identyczne, jak jest tutaj. Nie będę zabierał czasu, aż ta kamera się namyśli. Oczywiście dostajemy uszczelki na cybuch i na adapter. W tym było zapakowane w takim szmacianym czymś ze sznurkiem do związania. Cybuch i tutaj mnie zaskoczyło, ponieważ jest to Vortex. Vortexa dostajemy przy zakupie tej fajki, nie musimy dokupować kolejnego. Dostajemy dzban w takiej folii bąbelkowej. O! Jest dzban, troszkę jest zaparowany od środka, bo jeszcze nie zdążył wyschnąć. To jest talerzyk i tyle. Nie, jeszcze rurka zanurzeniowa będzie. To będzie tyle. Fajka, tutaj sobie napisałem ściągawkę, kosztowała 189 zł i dostałem tą fajkę do testów od sklepu m-kram.com. Bardzo serdecznie zapraszam po tą fajkę. Po wszystkie inne fajki Shisha King, ale to dlaczego zapraszam po te fajki, opowiem za chwilę. Teraz przejdźmy może do suchych faktów. Ja mam tutaj swoją ściągawkę. I tak, wszystko będziemy musieli od początku do końca zobaczyć. Więc tak, może najpierw zacznijmy od góry. Ja wszystko omówię dokładnie. I tak, tutaj mamy Vortexa. To jest Vortex, który dostajemy wraz z fajką, nie musimy go dokupywać. Jest no taki, powiedzmy, w miarę. To jest porównanie z Vortexem moim oryginalnym, kupionym w Anglii. Jak widzicie, jest dużo bardziej płytki ten oto Vortex, który dostajemy z fajką. Ma niżej postawiony ten klocek na środku. Tutaj w tym Vortexie mamy na równo to wszystko. Na równo jest krawędź i na równo jest, tutaj jest tak gdzieś ze 2 mm mniej. O, teraz możecie zobaczyć. I tak, ogólnie jest dosyć ciężki. Jest fajnie zrobiony, jest dosyć taki masywny, ładnie odlany. Z tym, że właśnie jest tutaj małe ale, które mi się nie podoba, ponieważ tak, mamy dziurki. I właśnie teraz zobaczyliście dziurkę, która mi się najbardziej nie podoba. Jest dosłownie praktycznie na samym dole. I to jest wielki minus, ale podejrzewam, że to jest masowa produkcja i trzeba też zauważyć, że
Vortexa nie dostaje się zwykle z fajką, tylko Vortexa dostaje się, kupuje się osobno. A tutaj mamy od razu w zestawie w tej cenie, tak więc to jest duży plus. Minusem jest właśnie umieszczenie tych dziurek, ale myślę, że jak darmowy Vortex do fajki nie jest źle. Dobra, co dalej? Wąż, standardowy chiński wąż. Troszkę długi, myślę, że gdzieś tak 1,80 m powinien mieć. O. Wygląda trochę jak Maya Premium, ponieważ ma takie wypustki tutaj identycznie jak Maya Premium, tylko że to Maya Premium nie jest. Jest w miarę dobrze wykonany. Jest taki lekki, sprawia wrażenie dosyć takiego niesolidnego, ale myślę, że tam 2 miesiące można na nim popalić. Tutaj mam dla porównania Namora, mojego starego, czarnego, i mam dla porównania właśnie wąż, który dostałem w zestawie. I teraz może porównamy końcówki. Widzicie, no jest miażdżąca przewaga na korzyść Namora. Ogólnie Namor wydaje się bardziej solidny, ale ten wąż też do najgorszych nie należy. To jest oczywiście standardowy wąż, tak więc nie ma co wymagać cudów od niego, nie ma co się nad nim rozwodzić za długo. Kolejną rzeczą jest talerzyk. Talerzyk ma, tutaj sobie nawet zapisałem, 14 cm chyba? Nie, 15 cm. Ładny, w miarę taki solidny, jest ok. Rurka zanurzeniowa jest bardzo, ma bardzo duży prześwit, ma bardzo dużą dziurkę w środku, jest zajebiście masywna, bardzo ciężka, co jest też bardzo dobrym plusem. I ta rurka ma tutaj, zapisałem sobie średnicę, 1,2 mm, czyli jest naprawdę dużo, podobnie jak wejście tutaj. Może troszkę, o to wejście ma gdzieś tak centymetr i 3/10 albo 4/10, już nie pamiętam. W każdym bądź razie wielki plus, bo jest bardzo ciężka, podobnie jak ten oto, teraz może Wam zdołam pokazać, mam nadzieję, o, widać. Bardzo ładny grawer, ciekawe czy on będzie dłużej się sprawować. No i tak mniej więcej wygląda, jest to bardzo masywne, jak widzimy tutaj jest dobrze wykonane, ponieważ nie ma jakichś tam odlewów takich. Tutaj mamy O-ringa, jest bardzo masywny gwint, bardzo gruby, myślę, że łatwo się nie zetrze. Tą część mamy odkręcaną, tutaj oczywiście nakładamy talerzyk. I tutaj również mamy O-ringa, tak oto wygląda w środku. Bardzo fajnie jest to zrobione, jest bardzo masywne i tutaj wielkie moje zaskoczenie było, ponieważ proszę bardzo, mamy kulki, które są plastikowe, ale to jeszcze nic, ponieważ tutaj mamy również kulkę w środku, czyli podłączenie na dwa węże, co jest bardzo fajne, jeżeli ktoś lubi palić na dwa węże. Ja zwykle palę w kilka osób, więc jeden wąż w zupełności wystarczy. No ale tak, szczypce długie, dosyć dziwne, no wyglądają na solidne, fajnie sprężynują, dobrze nimi się łapie węgle, zresztą już je testowałem, o tym też będę opowiadać. I już mało mi czasu zostało, i najlepsza część fajki, dzban jest przepiękny, jest, on nazywa się Blue Ocean Breeze, ma troszeczkę niedoróbek, ponieważ ma takie bąbelki powietrza w środku. Myślę, że by... O, teraz chyba możecie... Tak, teraz możecie zobaczyć z bliska. Ma 3 kolory, biały, żółty i niebieski. Ma troszeczkę niedoróbek, ale jest fajny, masywny, wielki, z gwintem. Bardzo fajny. Ja zaraz złożę... Znaczy właściwie nie złożę fajkę, tylko po prostu kończę tą część. I tak, będę teraz rozpalać. I w swoje odczucia będę mówił w trakcie mojego palenia, również pokażę Wam fajkę złożoną, tak więc zapraszam na część drugą.